Tak to życie wygląda. Za kratami jest wielka odwaga. Jak się człowiek nawącha, to jest bardzo mocny. Ja też kiedyś taki byłem. Byłem człowiekiem, który prowadził przestępcze życie. Byłem człowiekiem, który myślał, że jest kimś. Byłem człowiekiem, który myślał, że jeśli ma znajomości, to jest kimś. Jeśli ma pieniądze, to jest kimś. Bujałem się po tym świecie. Handlowałem narkotykami. Jeździłem do krajów trzeciego świata. Wydawało mi się, że kiedy w taki sposób się ustawię, że kiedy w taki sposób coś osiągnę, to będę coś znaczył w tym świecie. Ale niestety, prawda się okazała inna. Prawda się okazała taka, że kiedy uskuteczniałem ten cały system, kiedy szedłem za ciosem, no to jak się tak później na tym zastanowiłem, już trochę później, to zrozumiałem, że jestem taki malutki. A wiecie dlaczego? Z jednego powodu to zrozumiałem. Żyłem w świecie ludzi, którzy w półświatku przestępczym coś znaczyli. Ja szukałem tej samej drogi. Ale wiecie, dlaczego byłem taki mały, kiedy to zrozumiałem? Bo zrozumiałem, że muszę umrzeć. Zrozumiałem, że to życie się skończy i zrozumiałem, że kiedy ono się skończy, no to ja marnie skończę. I prawda jest taka, że w 2014 roku, za drugim razem, kiedy znalazłem się już w więzieniu, bo sobie tyle nawywijałem, moje mądrości się właśnie tam zakończyły. Tam, gdzie każdy jest najmądrzejszy i tam, gdzie każdy myśli, że jest nie wiadomo kim, ale tak naprawdę definiuje go to, w jakim miejscu jest właśnie tam. To go definiuje. I ja potrafiłem się zdefiniować. Ja potrafiłem zdefiniować siebie jako człowieka, który przegrał życie. Jako człowieka, który co z tego, że robił jakieś tam interesy, co z tego, że miał te pseudoznajomości u ludzi, którzy też szukali tylko pieniędzy, jak wylądowałem na dnie. I wiecie, kiedy jechałem w 2014 roku, pamiętam, kabaryną do więzienia, to zapłakałem nad swoim losem. Powiedziałem, Boże, ratuj mnie, ja wiem, że Ty jesteś, ale nie wiem, w którą stronę idę. Zrozumiałem, że źle kończę. Zrozumiałem, że kiedybym dzisiaj umarł, to ja nie jestem taki kozak. I wiecie co? Ja w tym właśnie momencie takiego swojego życiowego upadku powiedziałem, że ja chcę tego Boga poznać, że ja chcę zmienić to życie. Dręczyło mnie sumienie. Wiecie, niektórzy ludzie, jak patrzę z boku, to widzę, że jakby tego sumienia nie mieli. Ale tak naprawdę go mają, tylko sami siebie oszukują. Ale ja poszedłem za głosem sumienia, które mi mówiło, jesteś w bagnie, robisz źle, jesteś nikim. I powiedziałem, Boże, ratuj mnie, jeśli jesteś. Pod celą więzienną otworzyłem tą Biblię, bo tylko tyle wiedziałem, że tylko tam mogę Boga znaleźć, że to jest jakaś jedyna rzecz, gdzie mogę się coś dowiedzieć. Bo nie miałem nikogo. Nie przyszedł do mnie żaden pastor, nie przyszedł do mnie żaden mądraliński i nie mówił mi nic o Bogu. Zresztą ja bym go też nie chciał słuchać. Bo ja byłem najmądrzejszy wtedy, wiecie jak jest. Najmądrzejszy. Ale otworzyłem tą Biblię i przeczytałem, że 2000 lat temu przyszedł właśnie ten Jezus. I mimo, że byłem wychowany w systemie katolickim, tak jak praktycznie każdy z was, mimo, że znałem te całe ceremoniały, te rytuały, mimo, że nigdy mnie tam nie ciągło, to ja zrozumiałem, że to nie jest tak, że to żaden system religijny, żadna forma nie przybliży mnie do Boga, nie poznam Go, jeśli sam nie zrobię kroku, jeśli sam nie zrobię kroku. I to była złota myśl. Zrobić pierwszy krok, to była złota myśl. Zrobić krok, ale wiecie co, ja miałem łatwo zrobić ten krok, bo ja byłem człowiekiem, który upadał, który był w bagnie i któremu łatwo było zdiagnozować siebie, że jest na dnie i któremu było łatwo podjąć decyzję, że potrzebuje od Boga pomocy, ale gorzej mają ci, którzy mają dobre życie, mają rodziny, mają są tak zwanymi dobrymi ludźmi, chodzą do kościoła, ale niektórzy nie chodzą, ale są dobrymi mężami, mają biznesy i tak dalej. Takim ludziom jest trudniej, religijnym ludziom jest trudniej, którzy od małego modlą się, chodzą do kościoła, im jest najtrudniej, a wiecie dlaczego? Bo oni myślą, że poprzez właśnie swoje uczynki, poprzez swoją sprawiedliwość tak zwaną,
zyskają sobie przychylność Bożą, a prawda jest taka, że każdy człowiek, czy ten alkoholik, który tutaj dzisiaj siedzi, czy ten pan z wyższych sfer, który się przysłuchuje dumnie i myśli sobie, co on tam pieprzy, wszyscy potrzebują Jezusa i nie ma kozaka, nie ma mistrza, nie ma, każdy potrzebuje Jezusa. Ja to zrozumiałem z pozycji przegranego, ale tak naprawdę każdy jest przegrany, który żyje bez Jezusa, który jeszcze nie oddał mu swojego życia. I wiecie, ja pod tą celą otworzyłem tą Biblię i czytam, że On 2000 lat temu przyszedł i że jest tam napisane, że umarł za nasze grzechy. Każdy to słyszał, tak? Wydaje to się oklepany frazes, umarł za nasze grzechy, ale to jest tak potężna informacja dla każdego człowieka i tak została spłycona i zniszczona przez systemy religijne, że dzisiaj, kiedy się słyszy Jezus umarł za grzechy, to jest takie o, a to jest potężna rzecz, to jest potężna rzecz. On umarł za moje grzechy i ja nie pójdę do piekła, On mnie uratował. On wtedy pod celą więzienną powiedział, uratowałem Cię, zbawiłem Cię, nie musisz nic robić, nie musisz sobie zasługiwać, nie musisz być kimś, nie musisz, bo ja Ciebie uczyniłem kimś. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty zostałem zbity, stratowany, zmaltretowany za Ciebie, Rafał. Uratowałem Cię, wierzysz w to? Ja powiedziałem, wierzę i dziękuję. Powiedziałem, dziękuję, dziękuję. I wiecie, byłem cwaniakiem, byłem pajacem, byłem. Ale kiedy przyszedł Bóg pod tą celę, to moje serce, z serca przestępcy, z tego, który lubił okradać ludzi, lubił dragi, lubił melanże, lubił krzywdzić innych ludzi, to była moja natura, rozumiecie? Jak to się mówi, ludzie się nie zmieniają. To jest prawda, chyba że Bóg przychodzi. Chyba że Go zawołasz, to się zmienisz. On zmieni Twoje wnętrze, wywali Twojego starego człowieka, jeśli zdecydujesz, że tego chcesz. Ale jeśli tego nie zdecydujesz, to umrzesz i pójdziesz do piekła. Bo On za Ciebie umarł i to już się wykonało. I ja pod tą celą Mu wierzyłem w to. I On mnie zmienił. Ja znienawidziłem grzech, znienawidziłem przestępcze życie, znienawidziłem to szambo, w którym wcześniej żyłem. Ale nadal byłem w więzieniu i nadal musiałem odbębnić swój wyrok. I odbębniałem go, ale jako nowy człowiek, jako narodzony na nowo, jako zamknięty za kratami i niby niewolny, ale wolny, bo wiedzący, gdzie idzie i wiedzący, kim jest, wiedzący, jak się nazywa. Jezus Chrystus zbawił każdego z was, kochani. I jeżeli wy za życia tutaj na ziemi nie podejmiecie prostej decyzji, właśnie tak jak mój przyjaciel przedtem mówił, nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do nieba. Boga Jezusa przyjmuje się jak dziecko, przez prostą wiarę, właśnie przez to, co dzisiaj słyszycie, przez te proste słowa. Jeżeli ty podejmiesz taką decyzję i zamkniesz się w swoim pokoju i powiesz, Jezus, potrzebuję Cię, Jezus, ja potrzebuję Ciebie, ja przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Zamknij się w pokoju i wezwij Jego imienia, bo dziś jest dzień zbawienia. Kochani, dziś nie odwlekaj tego. Diabeł chce, abyś to odwlekał i on, twój mózg tak stymuluje, abyś to odwlekał, abyś mówił, kiedyś się nawrócę, jak będę miał lepsze życie. To jest diabelskie kłamstwo, które trzyma Cię w niewoli. Nie zgódź się na to. Nie pozwól na to. Dzisiaj zamknij się w swoim pokoju. Albo przyjdź tutaj do nas i poprowadzimy Cię w modlitwie. A jeśli się wstydzisz, to się zamknij w swoim pokoju i zawołaj Go. Powiedz, że Go potrzebujesz. Uwierz w to, że Cię zbawił przede wszystkim. Uwierz w to, że zbawił Cię swoją męką i swoim zmartwychwstaniem. Uwierz w to, a będziesz zbawiony jeszcze dziś, kochani. Uwierzcie w to, a będziecie zbawieni tak jak ja. Amen.